Kiedy rozpoczęły się prace przy modernizacji kaplicy Galego, także my interesowaliśmy się historią tego miejsca. Wiemy, że w 1794 roku doszło tutaj do pierwszego pochówku Bartolomeusa Galli, to była głowa tej rodziny. Kilka lat później na grobie ojca powstała właśnie ta kapliczka z inicjatywy jego syna, który w ten sposób chciał także uczcić swoją zmarłą żonę. W zakresie naszych prac, począwszy od po prostu powiedzmy dołu konstrukcji, było odkopanie ścian fundamentowych, wzmocnienie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji, rozebranie większości ścian licowych, wzmocnienie ścian zniszczonych przez korozję biologiczną, głównie przez korzenie. Na dzień dzisiejszy można kaplicę i park zobaczyć przy ulicy Kozielskiej. To jest teren, który kiedyś, przed laty, był właśnie cmentarzem, stąd też w ogóle tutaj kaplica grobowa. Mieliśmy jeszcze taką bardzo też ciekawe dla nas takie wyzwanie związane z kryptą, która znajduje się pod kaplicą Galego. Przy udziale nadzoru archeologicznego po prostu udało się uporządkować to, co w krypcie zastaliśmy. Został po prostu przeprowadzony taki oficjalny pochówek, po czym krypta została zamknięta. Miastu zależało na tym, żeby odrestaurowana, zmodernizowana kaplica Galego miała także godną oprawę, więc równocześnie razem z modernizacją kaplicy przeprowadzana była modernizacja, odświeżenie parku właśnie przy ulicy Kozielskiej. Zostały wytyczone alejki, jest oświetlenie, jest także przygotowany teren pod przyszłe nasadzenia, więc już teraz zimą Państwa zapraszamy, żeby tutaj przyjść, ale latem na pewno będzie pięknie.